14 czerwca. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pierwszy List Piotra, rozdział 5, werset 5. Umiłowani, prawie ponad wszystko inne strzeżmy naszej pokory. Bóg może nas użyć w sposób dla nas bezpieczny tylko wtedy, gdy w naszych własnych oczach jesteśmy mali. Jednak Bóg nie osłania nas przed próbami wierności. Jeśli więc Pan udziela Ci dzisiaj pewnego wywyższenia, pewnej nadziei na sukces w jego służbie, przyjmij to w pokorze i cichości. Pamiętaj, że jeśli Bóg nie zechce działać przez Ciebie, sam jesteś niegodny i niewystarczający. Bądź też gotowy następnego dnia przyjąć upokorzenia jako konieczne dla karności i właściwego zrównoważenia charakteru. Jeśli wczorajszy sukces wywołuje u ciebie rozdrażnienie w związku z dzisiejszym upokorzeniem, strzeż się, nie jesteś jeszcze dostatecznie zrównoważony w duchowym rozwoju. Pyszni mają zbyt wysoką opinię o sobie, polegają na sobie i dążą do samowywyższenia. Pokorni naszej rasy mają niską samoocenę, ufają bardziej Bogu niż sobie i poniżają się w Jego sprawie. Aspirując do stanowisk przekraczających ich zdolności i zasługi. Pyszni często usiłują usuwać drugich i zawsze ingerują w boski porządek. Bóg z konieczności musi się im sprzeciwiać. Pokorni Niezmiennie są natomiast przez niego wywyższani, ponieważ ich zdolności i zasługi usprawiedliwiają okazywaną im łaskę, do której nie dążą samolubnie i niewłaściwie. Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z myślą tego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik? Równoległe cytaty 14 czerwca List Jakuba, rozdział 4, werset 6 Większą zaś daje łaskę, bo mówi Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaska. List Jakuba, rozdział 4, werset 10 Uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy. Księga Izajasza, rozdział 57, werset 15. Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. Księga Izajasza, rozdział 66, werset drugi. Bo to wszystko moja ręka uczyniła, i dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu, i który drży na moje słowo. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, wiersze od 26 do 28. Lecz nie tak ma być wśród Was. Ale kto między Wami chce być wielki, niech będzie Waszym sługą. I kto wśród Was chce być pierwszy, niech będzie Waszym sługą. Tak jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Ewangelia Marka, rozdział 10, wiersze od 43 do 45. Lecz nie tak ma być wśród Was, ale kto między Wami chce być wielki, niech będzie Waszym sługą. A kto z Was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. Księga Joba, rozdział 22, werset 29. Gdy inni będą upokorzeni, Ty powiesz, będzie wywyższenie, bo Bóg zbawia pokornego. Przypowieści Salomona, rozdział 15, werset 33. Bojaźń Pana jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Przypowieści Salomona, rozdział 29, werset 23. Pycha człowieka poniżego, ale pokorny w duchu dostąpi chwały. Księga Daniela, rozdział 4, werset 37 A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, którego wszystkie dzieła są prawną, a Jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może On poniżyć. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, werset 11. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, werset 14. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, werset 6. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. 18. Nie ja, lecz Chrystus. Nie ja, lecz Chrystus, niech będzie czczony, kochany i wywyższany. Nie ja, lecz Chrystus, niech będzie widziany, poznany i słyszany. Nie ja, lecz Chrystus, w każdym spojrzeniu moim i w tym, co robię. Nie ja, lecz Chrystus, w każdej mej myśli i w każdym słowie. Nie ja, lecz Chrystus czule smutki ukoi dręczące. Nie ja, lecz Chrystus pocieszy, gdy jesteśmy we łzach. Nie ja, lecz Chrystus podnosi i niesie brzemię męczące. Nie ja, lecz Chrystus odpędza obawy, ucisza strach. Nie ja, lecz Chrystus w powolnym, cichym znoju. Nie ja, lecz Chrystus w pokornym, pilnym boju. Chrystus. Tylko Chrystus, bez pokazów, bez znaków na niebie. Chrystus, nikt tylko Chrystus, gromadzi będących w potrzebie. Chrystus, tylko Chrystus, już niedługo w zasięgu wzroku, doskonała chwała przewyższająca wszystko. Chrystus, tylko Chrystus, każde spełni życzenie. Chrystus, tylko Chrystus to dla mnie wszystko we wszystkim.